Cześć wszystkim, witajcie kochani, witam was serdecznie, z tej strony Yuken, a przed wami trzeci już odcinek z Cities Skylines 2. W poprzednim odcinku dość mocno skupiliśmy się w naszym mieście marzeń na przemyśle tym specjalistycznym. No nie podoba mi się to generalnie, tak dziwnie wygląda, no ale tak jest strefa wyznaczona, więc na pewno te drogi chociaż będę chciał zrobić, żeby w miarę jakoś to no, trybiło. Nie wiem jeszcze jak, może jednokierunkową tutaj zrobimy po prostu i to by nawet mogło oddać. Zobaczymy. Nad tym się na pewno skupimy. No, jeśli chodzi o kamień, jest nawet spoko. No, ale czas właśnie przyjrzeć się wynikom. Moi drodzy, tak oto wyglądają wyniki. No wiadomo, że jeszcze jesteśmy na minusie, choć nie jest duży minus. Ale jak widzicie, handel usługami już zaczyna nam tutaj rosnąć i na pewno dostaliśmy fajne pieniądze za elektryczność. Także też się zastanawiam, czy nie kupić jeszcze jednej elektrowni po to, aby więcej prądu sprzedawać. Na razie podatki mają na 10% i to im zostawimy. Tu nie będziemy nic zmieniali. Widzicie, pożyczek żadnych jak najbardziej nie mamy. Tu na razie też nie będę nic jeszcze zmienia. Mamy jakieś tam kamienie milowe, ale do nich za chwilkę dojdziemy. Transportu jeszcze w mieście publicznego nie ma. Moim celem na pewno jest tutaj, słuchajcie, tak się właśnie zastanawiam, czy ten cmentarz, bo cały czas się zastanawiałem w poprzednim odcinku, czy troszkę tego nie przerobić, żeby zrobić z tego takie fajne rondo. Byłoby to odrobinę większe jeszcze, ale w środku by było dużo atrakcji. I myślę, że tak zrobię. Słuchajcie, myślę, że tak zrobię i wtedy może to rondo będzie po prostu jednokierunkowe. No, może tak się udać. Zobaczymy. To jest środek, na pewno środek tegoż ronda, więc ja bym tu dodał, moi drodzy. Zastanowić trzeba. Nie wiem, czy to wypali. Niech będzie 150 metrów. 160, dobra. 160 metrów, kąt 90 stopni. Dobra. I tutaj też by trzeba dodać 160 metrów, kąt 90 stopni. Zobaczymy. Nie wiem, czy to wypali. Taki pomysł po prostu miałem. Chodzi mi to cały czas, moi drodzy, po głowie. A czy to jest dobry pomysł, to się dopiero okaże. I to zróbmy tak. Też wtedy zróbmy na 160. Aha, dobra, dobra. Sorry. Zapomniałem zmienić. Lepiej mi się na pewno drogi budowało w jedynce City Skylines, no ale to już. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy za możliwości. Dobra, od 160 metrów. Nie będzie to rondo aż takie zbyt ładne, jakbym sobie tego życzył. Już widzę to, że to niestety nie będzie wyglądało tak, jakbym sobie to życzył, ale a tu niestety trzeba to robić tą samą metodą. I będziemy przerabiali najwyżej. No nie wiem, nie wiem, czy takie jajowate rondo byłoby fajne. Możecie dać znać w komentarzach, co sądzicie. No, może jest to coś innego, jakaś odmiana. Nie wiem też, co z tymi tutaj w środku. Ja bym to w ogóle jeszcze troszkę inaczej robił, bo kiedyś robiłem to. Tak, no tutaj trzeba niestety znowu zburzyć tę magiczną drogę. Plus na pewno byłby taki, plus byłby, moi drodzy, taki, żebyśmy mieli na pewno nie można kierunku drogi zmienić, a kiedyś się dało. Kurczę, to już mi się nie podoba, moi drodzy. Kiedyś się klikało prawy przycisk myszy i można było. Aha, dobra, teraz się to inaczej robi. Teraz się po prostu przeciąga i się zmienia automatycznie kierunek. Okej.
Czy lepiej, czy gorzej, nie wiem. Nie oceniać. Byłem po prostu przyzwyczajony, wiecie, do prawego przycisku myszy. Czy to jest lepsze rondo? Teraz to w ogóle nam się poprzesuwało troszkę. Ale, no i tu mi Movita brakuje, widzicie. Tu już na pewno mi brakuje Movita, bo chciałbym, tutaj bym sobie to przesunął i byłoby po problemie. No a tak tego Movita niestety, no nie mamy. Niestety Movita nie mamy, jakieś takie dziwne tutaj wyszły jaja. Nie wiem, jak to tutaj teraz połączyć. Jedyne, co mi, słuchajcie, przychodzi do głowy, to usunąć tą część i po prostu prostą drogą to połączyć, ale... Dwupasmowa, na rondzie może nawet trzypasmową, słuchajcie, zrobimy, jeżeli jest oczywiście taka możliwość, to... No dobra, no będzie to tak, jak będzie, nic z tym nie zrobimy. No nie wiem, no jest to jakaś dziwna konstrukcja, ale w środku możemy jakieś fajne bajery porobić, których będzie też dużo atrakcji. Nie wiem, czy przypadkiem tych szkół nie dać do środka, od środkowej strony. Może tak nawet by było lepiej. Słuchajcie, trzypasmową drogę na pewno chciałbym zrobić. Tego jestem pewien, że chciałbym, żeby na tym rondzie były trzy pasy, dlatego że jak widzicie, no coś tu się będzie działo. Czy to ma sens? Nie pytajcie, nie wiem. Wiem, że tutaj te zjazdy na pewno mogły też być takie bardziej łagodne, czyli mogliśmy trochę spłaszczyć to. No mogliśmy troszkę spłaszczyć to rondo, żeby było bardziej okrągłe, natomiast żeby była bardziej na zjazdy postawić. No nie wiem. Na pewno wiem, że ta droga wyznacza środek tegoż oto naszego rondka. Dobra, play. Aha, tylko tu jeszcze była droga, która nagle nam gdzieś w niewyjaśnionych okolicznościach zniknęła. Ją dobrze by było też naprawić. Dobrze byłoby ją z pewnością naprawić, ale w tym momencie czekajcie, dajmy tak. No nie wiem, zróbmy to tak po prostu. I niech tu sobie wchodzi, o. Tak, no i spoko. Tylko, że oczywiście ten wjazd tutaj będzie kosmiczny, nie? No więc żeby to miało sens, to pewnie musielibyśmy to też... Kurczę, tutaj zrobić jakiś zjazd. Taki. I wtedy to też przerobić na jednokierunkową, no. Jedynie taka opcja. Dziwnie to troszkę na pewno wygląda, ale teraz nie jesteśmy od oceniania, czy coś dziwnie wygląda, czy nie. Teraz się zastanawiamy, czy to można jakoś fajnie tutaj zagospodarować. No mamy cmentarz. Zastanawiałem się właśnie z tymi szkołami i myślę, że to nie byłby taki w ogóle głupi pomysł, gdyby te szkoły były sobie właśnie od wewnętrznej strony. No, tak by mogło być lepiej. Nie wiem, jak podstawówka oczywiście. No mogłaby de facto tutaj być od tej strony. Na przykład, nie wiem, tak tu. Coś jeszcze oczywiście fajnego bym tu też wybudował, ale na razie nie mamy aż takich możliwości. Ulepszenia. Cóż to są za ulepszenia, moi drodzy? No niby coś ulepszyłem. Na placu, jakiś plac. Plac, no to z tyłu damy, nie? Jako dobudówka. Damy plac. Za szkołą, nie? Tam potem najwyżej jakieś boisko się wybuduje. Dobra. Cóż tu jeszcze możemy zrobić? Czy to możemy też powiększyć? Też możemy, słuchajcie. Szkoła zostaje powiększona. No to proszę, powiększmy. Jakby nie wiem, nie patrzę w ogóle na koszty, jakie mnie tu... A co to jest? Dzięki poszerzeniu. Okej, tylko gdzie ja mam to wybudować? Nie pokazują.
Ale tutaj nam się zrobi boisko wielkie. No chyba się nie zmieści, moi drodzy. To jest tak wielkie, myślałem, że naprawdę przestrzeń jest ogromna, a się okazuje, że zobaczcie, że chyba się... Nie da się, nie da się, bo tą szkołę policjalną bym musiał przesunąć, żeby to boisko tu wybudować. Nie wiem, czy jest jeszcze na to, słuchajcie, czas, czy to jest jakby dobry moment na aż takie tutaj... Na razie możemy tylko rozbudować szkołę i... A, bo to jest tutaj, dobrze, tu jest biblioteka z tyłu, okej. Okay. No to wybudujmy bibliotekę z tyłu, spoko. Zaraz się okaże, że nam się kasa skończy, nie? Bo takie robimy drogie ulepszenia. A tutaj ta biblioteka, nie wiem, gdzie ona by chciała się wybudować. Dobra, zostawmy to. Zostawmy to na później. Zostawmy to na później, szkoły w każdym razie powiększyliśmy. Teraz tak. Zobaczmy, jak wygląda sprawa. Recykling. Przede wszystkim recykling. Nie mamy niestety jeszcze nic poza wysypiskiem śmieci, ale nie ma problemu w mieście. No cmentarz jest, ale też nie ma szału. Jeżeli o to by chodziło, to szału nie ma. W ogóle nie wiem, co to za kółko mi się to dziwne pokazuje, czyli jakby taki zasięg. Ale nie mamy, moi drodzy, jeszcze żadnej, ale to żadnej służby zdrowia w naszym miasteczku. I teraz tak, nie wiem, czy kliniki po prostu tutaj nie postawić. I chyba tak zrobimy, bo będzie przy rondzie prawie wszędzie. Edukację mamy na razie jakoś tam ogarniętą, straż pożarna daje radę, policja na razie daje radę, więc tutaj nie wymyślamy. Transportu nie robimy. Słuchajcie, myślę, że jest zbyt małe miasto w tej chwili, żeby, wiecie, z transportem robić jakieś jaja. Miejsce na ognisko. No to jak najbardziej. Jak najbardziej, tylko zobaczmy. Tu koło liceum się nie da. To tak tutaj. No to niech sobie mają koło podstawówki. Proszę bardzo. Może niczego nie podpalą. I tu mamy jeszcze łączność. Tu jest jeszcze kwestia Poczty Polskiej i telefonii komórkowej. Ta telefonia komórkowa dosyć mnie zastanawia. Czy Poczta Polska tutaj, gdzie są szkoły, będzie dobrym miejscem? To nie wiem, ale może pocztę tu wstawić? Po prostu nie, bo tu pokazuje jakiś gorszy zasięg. Może tu koło cmentarza? Bo wiecie, by wszędzie by jakby ta poczta nam trafiała. No i mamy coś takiego jak dane komórkowe. Ja nie wiem, czy... No, jeszcze powiedzmy, że nas na to w miarę stać. No to maszt możemy postawić... gdzie my ten maszt możemy postawić? Tu gdzieś przy cmentarzu może postawmy jeden. A, o to chodzi. Czyli się zrobiło zielono. Dobrze. Czyli pewnie, żeby mieli zasięg, to tu by trzeba postawić kolejny. No to znając życie, to tutaj jak jest ten rolniczy obszar, możemy dać kolejny maszt. Nie wiem, jak on tam się... No, nie wiem w zasadzie, po co ja te maszty, słuchajcie, stawiam, ale niech już mają sobie zasięgi w naszym mieście, niech im, wiecie, telefony łapią. Dobrze, zrobiliśmy to. No tu przy wysypisku śmieci na razie nie musimy. Tym bardziej, że też nas jeszcze na to nie stać. Wypadałoby jeszcze jakieś domki zrobić. W ogóle jakiś handel oni tutaj chcą. Chcą też przemysł. No z przemysłem to akurat jest najmniejszy problem, dlatego że po prostu ulepszymy te wszystkie tutaj miejsca przy kamieniołomie i jakby to nam nie robi żadnego problemu. Jeśli zaś chodzi o handel, to możemy dać tutaj ten handel przy tej rolniczej strefie i na razie zostawić. I na razie zostawić. Wiem, że jakieś parki jeszcze chciałem wybudować. Tutaj wiem, że mnie kusiło, żeby też dać jakieś parki, ale nie wiem, czy jest sens aż tyle parków. Może bardziej właśnie tutaj, jak te domki są,
im, słuchajcie, jakieś parki pobudujemy, żeby oni oczywiście nie byli nam nie źli, że się im zbliża strefa przemysłowa. O, to im nawalimy tutaj parków, które oczywiście mają ich odgrodzić od tamtej właśnie strefy przemysłowej. No myślę, że jeżeli tu byśmy jakiś park cyknęli, to też by się nic nie stało. Może tutaj właśnie za kołom. No generalnie to jest dobrze. Myślę, że tutaj nie ma co się dalej sprężać, jeśli o to by chodziło. No może w ogóle przyspieszymy sobie tempo gry. To jest bardzo fajne, jeśli chodzi o... To można poza... A, to musi być tylko przy liceum. To nie może być nigdzie indziej. Wiecie, nie można w żaden sposób tego... No chyba, że to liceum o kawałeczek przesuniemy i im od razu byśmy tutaj boisko cyknęli. Ja myślę, że wiecie, no może da się o kawałek przesunąć. Szkoda, że tego Movita nie mamy. Kurczę, jak mi tego Movita brakuje. Wiem, że się z tym jakby powtarzam notorycznie, ale o! Nie, też jeszcze nie. To nachodzące na siebie obiekty, czyli to znowu tą drugą szkołę bym musiał przesunąć, a z tym może być już problem. No właśnie, bo tam jest zakrętas. Także nic z tym nie zrobimy. Dobra, to w tej chwili będziemy się później nad tym zastanawiali. Zobaczymy, co z tą szkołą. Tutaj jeszcze docelowo jakieś strefy handlowe mają być i one na pewno będą. Ale w zasadzie dla zasady już mogę dać. Może jakieś biurowce. Zobaczymy, moi drodzy. Zastanowimy się. Nie, tak to nie. Niech tam coś się wybuduje. Tutaj jakiś park jest, tu jest spoko. Tutaj, no tak, więc jeżeli daliśmy im tu parki, to myślę, że możemy troszkę ich załagodziliśmy. Słuchajcie, że zbliżają się do strefy przemysłowej, więc ja myślę, że się nie pogniewają jak... No, krzywo. Nie wiem, czemu to tak czasem krzywo rysuję, niestety. Więc jak myślę, że ich troszeczkę tu, wiecie, przekupiliśmy, to myślę, że nie będą źli, jak trochę tą strefę tutaj powiększymy. A dobra, już się zrobiło, no kurczę, szkodnik jestem. Dobra, to myślę, że tak do parku tu możemy go, wiecie, tu do parku, to tutaj też do parku. I tak możemy ich tutaj ładnie powiększyć. No niewiele nam to da oczywiście do naszego zapotrzebowania na domy, ale coś tam niecoś no, może nam pomóc. Coś tu, jakiś problem się pojawia, za mało klientów, no bo mało mieszkańców, 3000 mieszkańców raptem mamy. Zobaczmy może w ogóle te kamienie milowe, słuchajcie, bo co by tutaj na pewno było. Ronda odblokowaliśmy, strefy parkingowe moim zdaniem warto odblokować. Z autostradami się zastanowimy. I teraz tak. Placówka do sortowania poczty. Nie wiem, co nam to ma dać. Pewnie kosztuje dużo, więc może nas na razie na to nie stać. Tu jest jakiś zarząd parku i duże parki. O, niech będzie. Parki sportowe mogą im się przydać. To jest jakaś opieka społeczna, komenda policji. No mamy komisariat, więc na razie aż tak nie potrzebujemy. Jeśli chodzi o klęski żywiołowe, mamy je. O, recykling. O to mi, moi drodzy, cały czas chodziło. O to walczyłem. I krematorium. Już w zasadzie punktów rozwoju nie mamy, więc musimy poczekać na kolejny jakiś tutaj. No tu może sobie to kupimy, żeby autostrady odblokować. Dobra. Okej. Okay. Znaczy kupimy, jak kupimy, wymienimy bardziej, bo to nie jest kupowanie. Niby mieszkańcy są w miarę zadowoleni i generalnie, jak widać, coś niecoś tutaj się dzieje, ale są oczywiście jakieś tam gdzieniegdzie problemy. O, korek się tu zrobił. A jak to się stało, że tu się zrobił korek? I dlaczego akurat w tym miejscu? Jak to są przecież małe domki? Nie, oni zrobili z tych małych domków jakieś takie... Kurczę, wam powiem... Z tych niby małych domków się zrobiły takie kamieniczki. To ja coś bym źle zaznaczył? Nie, no to są te szeregowe domki
Europejskie, tak to się nazywało. No, tu mają ogródki z tyłu, tylko po prostu są większe te domki. Okej, no ładnie to nawet wygląda, powiem wam szczerze. Mają ogródki, mają, nie wiem co to, jakieś garaże, czy co to tam z tyłu stoi, o jakieś rzeczy. Nie wiem oczywiście, jak te auta tam wjeżdżają. Natomiast mieliśmy na pewno, co też już zapowiadałem, zaznaczyć dzielnicę. Więc ja bym je oczywiście też sobie troszeczkę tutaj podziałał. I już co widzimy, co już na pewno jesteśmy pewni, to im po prostu tutaj cały czas przemysłu brakuje. No to dobrze, czekajcie, to możemy akurat sobie to normalnie zaznaczyć, bo ja nigdy nie korzystam oczywiście z tego totalnego zaznaczania, ale jeżeli wiem, że tutaj no mogę całość, to nie ma problemu. Dobra. Co z biurami? Bo oni coś tu o jakichś biurach wspominają, są chętni na biura. Nie bardzo mamy w sumie aż tak miejsce na biura, ale spróbujmy. Może tak, przy tej drodze, tylko też sobie zaznaczymy to, że tak powiem, własnoręcznie sobie zaznaczymy. Nie wiem, czy te biura robią hałas, czy robią spalinę, więc chociaż pal licho, bo generalnie handel też przecież hałas robi. To mi się cały czas nie podoba i tak jak mówię, jest to. No tak. Jest to ewidentnie, moi drodzy, do. Tu jest jakaś rozbudowa tego możliwa. Przedłużenie anteny. Zasięg zwiększa. To może, słuchajcie, ta w środku. A to? Nie wiem, co zrobiłem, ale coś tam poklikałem. Zobaczymy, czy będą zadowoleni, że mają lepszy internet. W każdym razie tu blisko tych domów to chciałem, żeby no mieli. No, można jeszcze tutaj to spróbować, ale to później. Bo tak jak no wiecie, no musimy z tymi pieniędzmi jednak uważać. Uważać mocno, żeby w tym naszym mieście doznań tych pieniędzy nie zabrakło. Tutaj nam się pojawiła ta sortownia, ale no jest ona dosyć droga, przy czym mamy liczba przesyłek 9900, a przetwarzanie 2000, czyli de facto musimy jakiś magazyn pocztowy zrobić, ale to jest spore, bo inaczej będzie, moi drodzy, jakiś ogromny problem. I ja ten magazyn, akurat to jest na pocztę, czyli możemy dać tu przy strefie, słuchajcie. Czemu na czerwono to się paliło? Tak ma być? Niby się da zbudować. Czyli przy strefie po prostu no, tej przemysłowej to damy, a jednocześnie blisko naszej tutaj strefy. No bo coś z tą pocztą widzę, że nam tutaj, moi drodzy, słabo to trybi, nie? Coś z tą pocztą nie pykło, bym powiedział. Coś nie pykło ewidentnie. Tutaj zgodnie z planem damy sobie handelek przy strefie przemysłowej. I oczywiście już dalej ani rusz. Tutaj będą też miejsca na jakieś, nie wiem, jeszcze na co, jakieś pewnie rzeczy związane z atrakcjami, moi drodzy. Dobra, handel nam tutaj już zmalał, już nie ma zapotrzebowania. Szybko, strasznie te wskaźniki spadają. Bardzo szybko widzę, że spadają nam te wskaźniki. Zobaczmy w ogóle teraz tak, bo co jakiś czas trzeba to miasto kontrolować, moi drodzy. Zaczynając oczywiście od wody, która już nam, jak widzicie, się powoli. Nie, elektryczność, przepraszam. Elektryczność. No to drugą elektrownię by trzeba wybudować. Tylko nie stać nas chyba na drugą elektrownię. Czy nas stać, czy nas nie stać? A stać nas. 100 tysięcy jeszcze mamy. I teraz tylko tak, kwestia. No to słuchajcie, no to drugą elektrownię dajmy po prostu po drugiej stronie. Dzięki czemu będziemy mogli to też połączyć oczywiście do sprzedaży. Tak, ta elektrownia jest fajnym biznesem, zresztą zaraz się przekonamy. Produkcja. O, to jest właśnie to, co mieliśmy sprawdzić. Zobaczcie. Mamy nadwyżkę 70 ton drewna miesięcznie, więc pewnie na tym jakieś tam
pieniądze fajne mamy. W ogóle tutaj są fajne takie budynki do produkcji, zaraz wam to pokażę, to mi się akurat podoba. No jeśli chodzi o zboże, no to mamy deficyt, jeśli chodzi o kury, no to mamy no nadwyżkę 70 ton, 90 ton i kamienia mamy sporą nadwyżkę. My tego oczywiście nie produkujemy, bo nie mamy odpowiednich ku temu fabryk, ale takowe oczywiście są, tylko nie wiem, czy one nam się odblokowały. Dopiero niestety czwarty kamień milowy nam się to odblokuje. Przemysłowe. Maleńka wioska, a czekajcie, to co jest? Europejskie domy o małej gęstości zaludnienia. A, czyli to trzeba konkretny warunek, moi drodzy, spełnić. Dobrze, 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 dobrze. Czyli europejskie domy, czyli to co robiłem. Musimy tego więcej dać i wtedy nam się to odblokuje. A tutaj coś błyskało, nie wiem, ktoś mi zdjęcia robi, czy co. No dziwnie wygląda to rondo, ale to mówię, to nie jest jako rondo, to nie ma pełnić funkcję ronda. To ma być po prostu jakaś taka fajna rzecz, która jakieś tam atrakcje w sobie będzie miała, czy jakieś ważne obiekty. Tutaj na przykład edukacja. Jedynym minusem jest to właśnie, że tego boiska nie mogę zrobić. Ale jak sobie przemyślę, to może tutaj jakoś tą drogę też przerobimy. Mówię, kiedyś tak robiłem w formie naprawdę prawdziwego, okrągłego ronda i było spoko. Jakieś, a nie, to jakiś wypadek jest. Jakiś jest wypadek, tu się samochód pali. Widzowie, moi drodzy, kochani, co tu się dzieje? O, to motor się komuś zapalił. Czy co to się zapaliło? No i uiu, no i uiu. Co to się pali? Motor się pali. Ale numer, słuchajcie, ale numer. A ci sobie w dupę wjechali, bo zobaczyli, że się motor pali, to jeden na drugiego najechał. Czyli mamy taki podwójny wypadek w jednym miejscu, moi drodzy. Zabezpiecza miejsce wypadku. Że motocykl zabezpiecza? No motocykl jak dla mnie się pali. Ja nie wiem, czy według was on wygląda, jakby zabezpieczał miejsce wypadku, bo raczej to on jest takim... I ludzie chodzą przez to, pani, no gdzie wychodzicie? Przecież to wybuchnie zaraz. Pali się. Słuchajcie, o, gdzie ja wjechałem na dach? Co jest, bo zaraz do okna komuś zajrzę. Co to się stanęło, słuchajcie? Zobaczcie, wlazłem komuś na podwórko, nie? Nie, ładne te domy są. To teraz trzeba przyznać, że graficznie jest o wiele lepiej. Tak jak narzekałem, z daleka, że nie widać, tak tutaj jak najbardziej grafika oddaje. Ale dobra, no nie będziemy się skupiali, mamy służby, niech one tam pracują, moi drodzy. Zobaczmy jeszcze raz, wszystko przejrzyjmy, bo na czym to stanęło? Stanęło na tym, że podatki dają jakieś tam dochody. Zastanawiam się, czy minimalnie na 11% nie podnieść to już na tym etapie, bo troszeczkę mamy duże zapotrzebowanie, więc może warto. Za usługi, czyli za prąd już zarabiamy 126 tysięcy, za handel, o jeszcze jakieś dotacje rządowe, zobaczcie, że dostajemy, także bardzo fajnie. Pożyczek nie mamy, jakby ktoś nie wierzył, cały czas nie mamy, także absolutnie nie. I teraz zastanawiam się, co się stanie, jak damy po prostu wszędzie jednogłośnie 11%. Ja zawsze tak ustawiałem, było git. Tu można by coś zmienić, ale no też nie widzę jakoś tutaj specjalnie sensu. Dosyć dużo na łączność wydajemy, chyba najwięcej poza edukacją. No i służba zdrowia, a tak generalnie jest wszystko spoko. Zobaczcie, na elektryczność 55 tysięcy wydajemy, a zarabiamy 100 tysięcy. Także elektryczność zaczęła nam przynosić dochód. Dobra, my tu gadu gadu, a tu trzeba zdecydowanie jakieś, no, w moim odczuciu, strefy porobić. Zobaczmy w ogóle, jak wygląda sprawa ze strażą pożarną czy z policją. No niby jest wszystko na zielono i nie ma takiej potrzeby, więc może po co generować koszty? Tak wiem, to jest jeszcze też do przerobienia i będę na pewno dążył do tego, żeby tutaj tą strefę jakoś tak rozbudować, żeby może tutaj też zrobić tą produkcję z drzewami. To chyba w ogóle, moi drodzy, bo jeśli chodzi o ten budynek, przecież kupiłem granicę, prawda? To zobaczcie, zobaczcie, moi kochani. Coś, na co nie zwróciliśmy uwagi, bo ja zapomniałem o tym całkowicie. Ale przecież dokupiliśmy
kwadracik, no to dlaczego to nie ma mieć tego pola większego? To mi się na razie podoba, aczkolwiek, no nie, no jeżeli to przynosi zysk, to powiem wam szczerze, na pewno wolę... Na pewno, moi drodzy, wolę w takiej to postaci. Tak wam powiem. W sensie, że jeżeli to przynosi zysk, te nasze, te wiecie, te fabryki, że tak powiem, no ciężko to nazwać fabrykami, surowce bardziej, tak? Specjalistyczny tutaj nasz... bo tu się kończy, dobra. Nasz specjalistyczny tutaj przemysł, to ja jestem jak najbardziej za, mi się to jak najbardziej podoba, bo daje kasę, tak? Nawet jak nie wygląda. No a kwestia dobrania do tego jakiejś drogi, to może się okazać, wiecie, tutaj też drzewka można posadzić i będzie. Z drugiej strony na pewno już widzę, że dwa też takie na drzewo zrobimy. Ale też nie chcę przesadzać, mówię, z tym handlem, bo tak jak mówiłem, to dość mocno... Słuchajcie, to... Dobra, to już sobie zróbmy porządnie, z kwadracikami. W zasadzie nas na to stać. Znaczy nie wiem, czy nas stać, ale... Ale zaszaleje. Zaszaleje, słuchajcie. Dobra, cyk. I teraz tak, tu na pewno by to trzeba jakoś tutaj zamknąć, w sensie, że już dalej tego tak aż nie ciągnąć. Znaczy kawałek by można, bo to są i tak... Wiecie, tu jest małe zagęszczenie, więc nigdy korków nie miałem, przynajmniej w jedynce. I może wtedy drogę, która będzie stąd biegła, doprowadzić do tego, do wjazdu. To można ją też na dół dać, ale to już jest kwestia, jedno myślę, że nie wyklucza drugiego. I faktycznie wtedy by to mogła być droga, o, i to jest dobry motyw na rondo. Moi drodzy kochani, czyli tak, zróbmy sobie, ja wiem, no maksymalnie dotąd. To może tak jeszcze kawałek dobudujemy. Bo tak jakoś mam wrażenie, że... O, mam wrażenie, że tu będzie akurat ok to zrobić. I tutaj bym oczywiście jak najbardziej zrobił sobie duże rondo. Dobrze. Dobrze. No i oczywiście wiadoma sprawa, że tylko to trzeba zrobić przez pauzę. Wiadoma sprawa, że musimy też przerobić tę część, bo wtedy wjazd tutaj też będzie w formie ronda. To już od razu to zrobimy. Co się będziemy szczypali, prawda? Jak nie my, to kto? Tu bym raczej jakoś tam może kształt... Ja wiem. Znaczy, jak chcę zrobić rondo, to nie będę tutaj... robił jakichś zawijasów. O, na razie zrobimy to tak. Brakuje mi tego Mubita, ale to już wiecie, dobra. Tak nie mogę na to patrzeć, nie? Ja, jakby wiecie, no dużo buduję w kwadratach, bo sami to widzicie, no nie powiecie, że nie, no ale... Jednak, no, tak już lepiej to wygląda. Okej. No i oczywiście rondo. Chociaż mówię, duże rondo dla mnie nie jest żadnym tutaj rondem. Okej. No i w ten sposób można to jeszcze tutaj szybko rozbudować, żeby jak najwięcej nam się różnych gagatków i innych mieszkańców powprowadzało. Tyk, nie wiem, czy tutaj na pewno tak robić. A zróbmy, dobra, tam. To wszystko, słuchajcie, jest małe zagęszczenie, więc tutaj nie mamy się co martwić o jakieś korki. Krzywo zrobiłem? Chyba nie, bo to jest pod górkę. I teraz, jeżeli cokolwiek byśmy tu zrobili, to można zrobić drogę równoległą. Znaczy, można zrobić na przykład coś takiego, a jednocześnie stąd, tu. No i tu też będzie jakieś miejsce na coś, wiecie, większego. I wtedy to jeszcze mamy tutaj, myślę, do zagospodarowania w fajny sposób. No tak nie do końca jestem przekonany, jak to celować. No stracimy na kwadracikach. To wolałbym nie tracić. Jestem sęp, moi drodzy. Jestem sępem i sępię na kwadracikach. To może od dołu zacznijmy, tak? Znaczy inaczej, wolę zostawić jedną, jak widzicie, jeden kwadracik przerwy i żeby to było jakoś tak w miarę
Ten, o. O, to. Dobra. O, to mi chodziło. No tam będzie trochę więcej niż jeden, ale trudno. Na razie to tak zostawmy. No to szybka akcja, moi drodzy, bo... Aha, cały czas tych dzielnic chyba jeszcze nie mogę. Czy mogę? Nie wiem, czy awansowaliśmy, bo już się pogubiłem. I teraz tak. To damy tak dotąd. Tam też jakieś parki, tam jest wiadomo hałas. To było chyba to, więc... Więc tak dotąd. Europejskie. Oni mówili o europejskich. Tak przynajmniej było napisane, że europejskie. Zobaczymy, czy chcą europejski. Dobrze. No i oczywiście ja wiem, że to generuje koszty, no ale trzeba, moi drodzy, dla naszych wspaniałych, cudownych jakże i mieszkańców. Trzeba coś niecoś ich tam, wiecie, dopieszczać, żeby mieli, jak widzicie, różne parki, żeby byli szczęśliwi, zadowoleni, uśmiechnięci. Proszę bardzo. Jeżeli to zrobiliśmy, nam wzrosło troszkę na handel zapotrzebowanie, więc myślę, że się tu nic nie stanie, jak tutaj też troszkę handlu dodamy, tym bardziej, że no jednak domów tutaj dodaliśmy trochę. Oni jeszcze chyba, słuchajcie, więcej chcą mieszkać. No dobra, no to jeżeli jeszcze więcej oni chcą z nami tutaj mieszkać, teraz już zgłupiałem, czy oni nie chcą tego duże bloki, ale ja nie chcę tanich mieszkań im dawać. Z jakiej racji? Tak duże bloki, zobaczymy, czy się coś wybuduje, czy to nie o to im chodziło. Niby o to. Niby o średnie im chodziło. Dobra, tu sobie mogą być średnie, spoko. Ale chyba też nie do końca o to im chodziło. Sprawdźmy, czy to na pewno nie jest ten kolor. To tu możemy dać duże, no. Nie, to też nie będzie. To nie jest ten kolor. Kurczę, oni to tak, słuchajcie, dziwnie pooznaczali z tymi kolorami, że ja już nie ogarniam. Jak tanie bloki, to niech nie narzekają. Tanie mieszkania, to niech nie narzekają, nie? Moi drodzy, nie mogą narzekać, prawda? Dostają za darmochę prawie mieszkanie, no to narzekać nie mogą. Dobra, coś tu pododawaliśmy. Niech nam trochę sielutków powprowadza, bo mamy takie zapotrzebowanie na te domy. Ja powiem wam szczerze, nie ogarniam, bo zwróćcie uwagę, że macie chyba tych możliwości, jak tu wejdziecie w tą skalę, to niby są tylko trzy kolory, ale wcześniej to było jakoś takie prostsze, że ja sam decydowałem, a tutaj nam to rozdrabnia, czego ludzie chcą. Znaczy, z jednej strony dobrze, tak? Tylko to jakoś jest niepoznaczone, nie jest tak oznaczone, jakbym chciał. No właśnie, chciałbym recykling, no ale nas po prostu na to nie stać, bo pieniędzy mamy nie za dużo. A my tu sobie, widzicie, parki budujemy. Także szybko trzeba jeszcze budować jakiś handel, żeby jak najszybciej nam się to wszystko pozwracało. I jeszcze chcą jakiegoś przemysłu, tylko no tu jest już prawda taka, że jeśli chodzi o taki stricte przemysł, to moi drodzy, tylko przy tej głównej drodze mogę dać i to jest jedyne miejsce, chyba że coś tam, nie wiem, gdzieś dokupimy. Nie będziemy przecież przemysłu przy polach dawali, żeby się jedzenie truło. No wiecie, no to też. Ale okej, dobra, przemysł się już tutaj skończył. Na razie cały czas chcą jeszcze domki chcą. Kurczę, no tu mam jeszcze jedno miejsce na te domki, te według mojego planu. Ale może te europejskie domy szeregowe, bo to by mi to bardziej pasowało tutaj, koło tego całego jakiegoś VIP-a. Ale widać, że tych domów szeregowych oni chyba budować nie chcą. Tak, znaczy, tak dziwnie. Budują czy nie budują? Bo jak nie, no to znaczy, że znowu chcą te jeszcze. Chociaż to jest niby w tym samym kolorze te domy szeregowe, jak jednorodzinne. I to jest jeszcze dla mnie takie, wiecie, troszkę. O!
Możemy robić jednak dzielnicę. No dobrze, no to ja chciałbym zrobić takie coś, moi drodzy, że dzielnica jedna będzie sobie po prostu, nie wiem, taka. I tak, cyk. Tak się zaznacza, widzicie, dzielnicę, tylko... Aha, jest, dobra. To sobie tą dzielnicę... Aha, dobra, 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 dobra. Będziemy je później nazywali sobie. Tutaj powiedzmy, że... Zrobimy dzielnicę częściowo z przemysłową, aczkolwiek też nie wiem, czy robię dobrze, bo potem jakbym chciał wprowadzić zakaz ruchu ciężarowego, to no może być problem. Kolejna dzielnica wtedy to by była taka, ja wiem. Taka może dotąd do połowy ronda, tak? Tu. Coś popsułem. To by trzeba teraz, jak to się usuwa. Chyba... Jakoś usuwa? Tego się nie usuwa? A, usuwa się, znaczy przesuwa się. Dobra, okej. Okej, no to teraz jeszcze z jedną zrobimy może mniejszą. Słuchajcie, do połowy ronda. Już bez tej strefy przemysłowej. I teraz o co mi chodzi? Po co te dzielnice? Co one dają? A no to, moi drodzy, dają, że... Zobaczcie. Że możemy sobie na nią kliknąć, dać sobie jakąś tam nazwę tej dzielnicy, natomiast na razie średnia zamożność, komfortowa. Co tu możemy zrobić? Opłata za parking na poboczu. Progi zwalniające. No myślę, że na razie nie ma sensu. Recyklingu nie mamy, no to też ludzi nie będziemy. No i resztę mamy zablokowane, ale ponieważ jesteśmy raczej na minusie, to jakby to wam powiedzieć, moi drodzy, no po prostu, no wprowadzamy opłatę. No. Na razie tyle. To może, a tutaj też coś widzę, popsułem, bo... Tutaj też coś popsułem. Kurczę, bo to tak się jakoś dziwnie zaznacza. Może muszę wejść w ten tryb teraz, o. Z powrotem zaznaczyć, dobra. Okej, już naprawiłem. Oczywiście musiałem zrobić opłatę. Tutaj ktoś narzeka na zanieczyszczenie powietrza, więc jak najbardziej trzeba wszystko przejrzeć. Zdrowie, recykling, no dają radę z wysypiskami. Dają radę, straż pożarna. No tu już powoli, powoli będzie tą straż trzeba za chwilę na pewno dać i z policją tak samo. Ale no nie dajemy, bo nas jakby no nie stać. Jeśli chodzi o pocztę, to coś tam przybyło, niby jest liczba przesyłek 12 tysięcy, no ale przetwarzanie 7, czyli o połowę mniej przesyłek. Kurczę, ciekawe dlaczego tak, ciekawe dlaczego, za mało na pocztę płacimy, czy co? Wypoczynek akurat to jest jedyne, co nam się tak dosyć dobrze udało. Turystyka, no raczej turystyki nie ma, bo no bo nie mają... Na co? Połączenia zewnętrzne, no to tutaj importowane, gotowa żywność, ale co eksportujemy? Skałę, zobaczcie, hodowla zwierząt, drewno, trochę betonu, meble, także coś tam eksportujemy, źle nie jest, ale teraz tak, wartość ziemi, jeszcze jest niziutka wartość ziemi, jeszcze jest niziutka, nie jest to na zielono niestety. Surowce to tam wiemy, natomiast mnie interesuje tak, wolne miejsca pracy. Czyli jak jest żółte, to jest wysoko. Czyli jest mało miejsc pracy. Suma miejsc pracy 5000, a pracowników, no to mamy więcej, mamy miejsc pracy trochę wolnych. Ale o to mi chodziło, zanieczyszczenie powietrza. No niech tak nie narzekają, no zobaczcie, tutaj z tego przemysłu idzie te... zanieczyszczenie w ten sposób, a ja tutaj parki im pobudowałem. Także ci tu nie mają prawa narzekać. Gdzie jest, myślę, że
że Gites, tym bardziej, że zobaczcie, jakie ładne parki im tu pobudowałem, może zaraz im nawet jakieś drzewka posadzę. Chociaż w sumie bym się trochę pobawił z tymi drzewkami, bo powiem wam szczerze, że z kasą za dobrze nie stoimy. Na szczęście drzewka nie są drogie, aczkolwiek z drzewkami to jest też tak, że... Kurczę... Zobaczcie, tak... Takie te drzewka niedrzewkowe, nie wiem jak wam to wytłumaczyć, tak... Mało drzewkowe są te drzewka. Oczywiście ja kiedyś też robiłem takie coś, że zobaczcie, rozmiar pędzla, zobaczmy czy to zadziała. Rozmiar pędzla musi być na jedynkę. Tu jest na 10, więc już widzimy, że się nie da, chyba że trzeba na pojedyncze. Europejski, dobra. I jakby te przyciągania powyłączać. I patrzcie, chodzi mi o to, że tam bierzemy sobie jakieś drzewko. Ja tak kiedyś robiłem, tylko teraz widzę, że to tutaj, tu już to nie zatrybi, bo nie mamy tego. Szkoda, bo między tymi na przykład, widzicie, między tymi domkami posadziłbym im dużo drzewek, nie? Kiedyś tak robiłem, a i po to zostawiałem też te, no można powiedzieć, miejsca między tym, nie? No ale nic z tym nie zrobimy, a nie wiem, jakoś tak dziwnie, powiem szczerze. Jest jesień. Więc idealna pora chyba na sadzenie drzewek, bo się tak zastanawiam, czemu takie kolorowe drzewka mi się sadzą, a one po prostu już mają żółte liście na jesień. No i tu chciałem trochę drzewek im posadzić i nie będą, wiecie, narzekali, nie? Będą mieli fajnie, także narzekać nie będą mogli. Zobaczcie, jak będą mieli fajnie sadzone drzewka i też było coś takiego na pewno w jedynce, ja to bym chciał sprawdzić tutaj. To na tym przykładzie możemy sprawdzić, bo wiecie o co mi chodzi, że w jedynce było coś takiego, że włączałeś sobie ten współczynnik hałasu, że tak powiem, i sadziłeś drzewa i było widać, jak się zmniejsza ten hałas, na przykład, że jak droga generowała hałas, to nie wiem, tak jakbym w rondzie posadził drzewka, no nie mogę w rondzie drzewek posadzić, ale jakbym na przykład, wiecie, tu sadził drzewka, cyk, 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 i widzisz normalnie, jak ten hałas w jakimś tam otoczeniu maleje. Przy czym no te ulice nie są na czerwono, więc tu się nie da tego zobaczyć. Nie mam ci tego nawet jak za bardzo pokazać. Przy tym rondzie może nie będę. A tu jak żółto jest, kurczę, tu jest duży ruch. No to może tu ci pokażę, to patrzcie. Zobaczymy, czy to zadziała. Jak są parki, to tak samo analogicznie. Tylko ja to wtedy robiłem, mając właśnie też anarchię i było wiele razy szybciej, sprawniej i przyjemniej. Ale jest, zobaczcie, schodzi ten hałas tej drogi. O jest, mamy w końcu kamień milowy. No to będziemy mogli tym akcentem, myślę, że odcinek zakończyć. Duże drogi, autostrady nas przede wszystkim interesują, ale może duże drogi też sobie odblokujemy. Chociaż z tego, co pamiętam, węzły drogowe to nam będzie potrzebne właśnie do autostrady. Chociaż z tego, co pamiętam, to my chyba na recykling... Nie, już mamy recykling. Na coś czekaliśmy... Uniwersytetu nie będę na razie budował, bo jego koszt budowy jest, słuchajcie, kosmicznie duży, a to się w żaden sposób nie, no nie opłaca. Nie opłaca się to kompletnie. Zobaczyłbym jeszcze, co z tą pocztą, bo ja tego nie mogę zrozumieć, moi drodzy. Może sobie przeczytajmy. Zajmuje się lokalną pocztą przychodzącą i wychodzącą. Furgonetki i samochody pocztowe odbierają przesyłki ze skrzynek pocztowych w całym mieście. Obywatele mogą również nadać przesyłkę bezpośrednio w urzędzie. No tak jak jest u nas to normalnie. No i dobrze. No i pojemność to jest 100 tysięcy listów. A my mamy jedną już pocztową agencję i tamten, a mamy 13 tysięcy na miesiąc. A 9 tysięcy jest przetwarzanie i nie rozumiem tego, pojemność skrzynki na listy 500. No to ja bym to skrzynkami na listy mógł, słuchajcie. Pojemność skrzynki na listy 100, czekajcie, zobaczcie widzowie. Jedna, coś się zmieniło czy nie? Nic się nie zmienia, to jest coś tu oszukane, nie? Albo mi się wydaje, postawiam te dziwne skrzynki na listy, one tak jakby do drogi je trzeba dostawić.
Zobaczcie, niby stawiam te skrzynki na listy, ale to jakby nic kompletnie. Nic kompletnie to nie daje. Dlatego tu nawet zrobimy przy szkole, słuchajcie. Niech będzie ich więcej. No nie wiem, jak tu jeżdżą, to też tutaj cykniemy. Widzicie, że to po prostu jakby dodaje, a nic to kompletnie realnie nie daje, bo nie wiem. Damy wszędzie, niech każda droga będzie skrzynką na listy. Nie wiem, ile utrzymanie tego kosztuje. No nawet tutaj damy przy elektrowni. Tylko chodzi o to, że tutaj to jest jakby wszystko na czerwono, nie? I urząd pocztowy bym wybudował i co? Pojemność jest 100 tysięcy, a 13. No jakoś tak dziwnie, słuchajcie. Tu jest jeden urząd pocztowy. No to załóżmy, że drugi bym wybudował, nie wiem. Nie mamy za dużo. No to tutaj przy handlowej, tak tu przy. Może być przy skrzynce na listy, no. I co? I nic się nie zmienia. No niby 10 tysięcy jest przetwarzanie. To ile ja tych bym musiał, kurczę, budować. Dobra, czy nam się tutaj, słuchajcie, coś zmieniło względem tego? Nic nam jeszcze nie odblokowało. Szkoda. Szkoda, bo na to troszeczkę czekam, moi drodzy. Na to troszeczkę czekam z tymi charakterystycznymi budynkami, bo no to będą takie, no dosyć fajne, wiecie, fabryki. Tutaj nawet nie zobaczycie, ale a jest fabryka samochodów na przykład. Także fajnie można to. Budynki, ośrodek obszaru rolniczego, 4 na 10. Aha, czyli by trzeba 4 na 10, okej. Okay. A ja obszaru rolniczego faktycznie mam 4 raz. 2, 3, 4. Aha, czyli musiałbym mieć 10. Dobra, to teraz już wiemy, o co chodzi, żeby to się odblokowało. To teraz wiemy, o co chodzi, okej. Okay. Tu tak mnie też kusi, czy nie zrobić też tego drewnianego przemysłu. No, zobaczymy. Myślę, że to już zajmiemy się całą resztą w następnym odcinku. Teraz to po prostu trochę takie pierwsze poprawki robiliśmy, nie? Tak mi się wydaje, że tak się skupiliśmy na pierwszych poprawkach. Z pocztą, zobaczcie, zrobiło się 14 tysięcy liczba przesyłek, a przetwarzanie 9 tysięcy. Cały czas to przetwarzanie jest niższe. Czekajcie. Kolor budynków. Zasięg służb pocztowych wskazuje przybliżeniu obszar, na którym działają furgonetki pocztowe zbierające pocztę od firm do skrzynek pocztowych. Ale to nie ma czegoś takiego jak tutaj, jak zasięg, ponieważ no policja czy straż pożarna daje radę. A propos właśnie policji czy straży pożarnej, no to właśnie, moi drodzy, takie coś musimy tutaj zrobić. Gdzie był pierwszy komisariat? Tam, no to tego troszkę tak po ukosie. Ja wiem, czy tutaj. Myślę, że od tej strony go damy. I tak samo wiem, że ze strażą pożarną też coś było, że jest potrzebna, także dajmy. Jak widzicie, te domki nie chcą się za bardzo budować. Znaczy, coś tam się buduje, ale jednak są inne. Także troszkę motają, sami nie wiedzą, czego chcą. Ale no dobra, no może im tu jeszcze parę dobudujemy, bo taki tutaj też był chyba zamysł. To czekajcie, jak nam się skończyło, to damy wszystkie najwyżej na małe domki. Też od razu też połączymy, tak? Później oczywiście naprawimy, nie będzie takiego bajzlu. Ja to później naprawię z tą drogą. Nie chcę takiego mieć tutaj, wiecie, rozgardiaszu, tak? Nie lubię. Będzie wszystko naprawione, ale to też mówię o tym dlatego, że będziemy, moi drodzy, robili prawdopodobnie przejazd na drugą stronę. O, i teraz będzie też powód, żeby tą może drogę jednak troszkę przesunąć i tu będziemy z ronda robili przejazd, pewnie zobaczymy, czy do strefy rolniczej. Jeszcze się zastanawiam, bo tak jak widzicie, i to na załączonym obrazku, prawda, że
no niejako te wszystkie rzeczy, które ja w tej chwili robię, tak, to jednak dążą do tego, żeby. Znaczy inaczej, ta cała strefa przemysłowa, na razie zróbmy sobie to tak. Ta cała, słuchajcie, zobaczcie, strefa przemysłowa, którą wybudowałem, czyli to rolnictwo, tutaj też związana z drewnem, no to jednak dążymy do tego, że. No właśnie, w ogóle dążmy do tego, żeby to ładnie skończyć. To jednak dążymy do tego, że jakby zwiększamy zapotrzebowanie na zwykłe domy, nie? I jakby no nie mamy na to inaczej już wpływu. Znaczy inaczej, jeżeli chcemy, żeby po prostu nie było małych domków, no to musielibyśmy, nie wiem, kurczę. Wiecie, bo tu zakrętasy się robią, a nie chcę zakrętasów. Także i byśmy musieli, kurczę, nie budować tego, nie? Bo to generuje. Takie coś już też było w pierwszej części Cities, bo to pamiętam, że zawsze takich ludzi to tam jeszcze chyba było, że mniej wykształconych czy coś. Coś tak było. Dobra, wiecie co, ja nie mogę naprawdę na to patrzeć. Zakończyć odcinek chciałbym już, na pauzę zrobimy. Chciałbym zakończyć odcinek, to będąc w miarę z tego zadowolonym. Chociaż tak wiecie, tyle o ile, nie? Bo rozumiem, że niektóre rzeczy czasem, wy też pewnie tak macie, że czasem się coś robi tymczasowo, żeby to po prostu zrobić, ale bez przesady, ale bez przesady. No już patrzeć się na to nie da, nie? To jest też droga. W sumie nie wiem po co. Ja taką drogę tu zrobiłem, jak oni i tak z niej nie korzystają, więc. No to się porobiło, dobra. Moi drodzy kochani, tak, tutaj też powinno być to rondo i tak dalej. Widzicie, tu mi się nagle ta droga przestawiła przez to wszystko. Wiecie co, zastanówmy się, skoro tu właściwie autostrada nie jest mi jakoś tam potrzebna. Ale numer z ostatniego odcinka, no niesamowity, nie, moi drodzy? Się zastanawiałem, czemu mi kurczę nie chce. Czemu prądu, czemu niczego nie ma na tych moich rzeczach, a tutaj odpowiedź była prosta, bo pod autostradę podłączyłem. Zobaczcie, jak chcecie w miarę proste drogi robić, to po prostu musicie na dany pas celować i tyle. Tu się zastanawiam cały czas, czy nie zrobić tej drogi jednokierunkowej po prostu. Ale to już, bo tak by może było to lepiej, sprawniej. I też tu bym może to jakoś zabudował, czy wtedy ona. Albo dobra, zróbmy normalną, najzwyklejszą. Patrzcie, zrobimy sobie ją tak. Tutaj sobie zrobimy. O, to nam się podłączyło. Super, bardzo się cieszę. Nie wiem, czy tak chcę, kurczę, tą drogę, tak wiecie. Budować tak jakby, no do tego, no niby mi się tak zbudowała, no to skoro już mi się tak zbudowała, no to nie będę płakać. I tu możemy zrobić tak, bo ja tutaj będę chciał dalej coś lecieć z tematem drzewek, więc załóżmy, że to sobie tutaj podłączymy, a tą tutaj jak najbardziej na prosto przeprowadzimy. No i to już można powiedzieć, że jakoś w miarę wygląda. Jakoś to w miarę wygląda. No może nie jest to nadal to, o co by nam chodziło. Z pewnością to tutaj chyba jest jakaś jeszcze poprawka do naniesienia. No widzicie, no jestem czasem trochę takim przesadzonym perfekcjonistą. Bo ja wiem, moi drodzy, że tak jest i że taki jestem, ale. Ale taki jestem, no. Co ja wam poradzę, że taki jestem. Nie mówię, że to wiecie, to jest tylko gra, ja zdaję sobie sprawę, ale jak widzicie, takich szczegółów tutaj się potrafię sam sobie doczepić. Widzicie? I teraz widzimy. Teraz wejdzie. Dobra.
to już lepiej wygląda. Chociaż nie powiem nadal, żeby to jakoś tam wyglądało, bo to jakby jest, no... Wow, pomstę do nieba, słuchajcie, wszystko. A tu już może, żeby to troszeczkę, chociaż słuchajcie, nie wiem, oddać ten... To może wiecie, no... Kurczę, no może akurat niech to wygląda jak na prawdziwej wsi. Co wy na to? No nawet jak oni tego nie wykorzystają. O. No tu już nic z tym nie zrobimy, bo tutaj jest obszar leśny, więc jakby tego już nie... Tego już nie zmienimy, słuchajcie. Ale no myślę, że tak to wygląda już trochę lepiej. No szkoda, że mówię, nie można to w jakichś takich... Znaczy, jakbym się bardzo uparł i nie byłbym sępem, który chce wykorzystać każdy milimetr tejże tutaj sprawy, to z pewnością bym, moi drodzy, wiecie, zrobił to w jakichś ładnych kwadratach. Jakby wiecie, no tylko tu nie mamy wpływu na złoża, no bo w przypadku jeszcze drewna to możemy sobie, wiecie, to manipulować, bo wiecie, dosadzi się drzew i będzie git. No a w przypadku już niestety tego to nie. No jeszcze nam zależało, słuchajcie, na tym recyklingu, ale nie wiem, czy nas stać 880 tysięcy i 160 na miesiąc, więc nie wiem, czy to jest jeszcze moment, w którym nas stać na ten recykling. Tutaj jeszcze nam chyba krematorium doszło. 45 tysięcy na miesiąc to jeszcze byłoby do zaakceptowania, ale z drugiej strony 104 miejsca są zajęte. A, 98% jest na nie. 5 tysięcy zajęte miejsca. Co jest? A, dostępność 90%. Dobra. To jest dostępność 90%. Już się wystraszyłem. Zobaczmy, czy nam się ta poczta zaktualizowała, bo to jest dla mnie cały czas jakaś chyba, że przetwarzanie, no tak, no ale przetwarzanie, czekajcie, czyli przetwarza, ale na czerwono to mi się zawsze kojarzy, że coś jest nie tak. Liczba przesyłek to jest 15 tysięcy i ta liczba się zmienia, więc skoro się zmienia, to znaczy, że ludzie tyle przesyłek miesięcznie wysyłają, a ja przetwarzam 10 tysięcy, czyli przetwarzam mniej niż... powinienem, więc musiałbym co, jeszcze jakiś urząd pocztowy wybudować, ale wybudowałem i co? To jest dla mnie, słuchajcie, taka troszkę zagadka, powiem wam szczerze, z kwestią urzędu pocztowego, bo skuteczność 110%. Czekajcie, czekajcie, my do tego myślę, że tutaj są furgonetki pocztowe, dostarcza, dobrze, hałas spoko. Wybierz funkcjonujące dzielnice, przechowywana poczta, no i no tu jest na pewno mniej. Poczta do doręczenia 43 760. Zebrana poczta 287. Pojazdy w użyciu 4 na 20, no to skoro są 4 pojazdy na 20, to znaczy, że jest niedobór, dlatego to mi jakby problem sprawia, bo tutaj na przykład mamy 20 na 2. Lokalna poczta, globalna, nieposortowana, szybkość sortowania. No, także wydaje mi się, że tutaj się sam błąd wprowadziłem, jest dobrze, tylko po prostu oni to tak dziwnie zaznaczyli. Zobaczmy zasięg telefonii komórkowej, no bo o to musimy dbać, moi drodzy. Tutaj o to musimy dbać, żeby tu nasi wierni obywatele nigdy nie narzekali na zasięg. No akurat wiecie, mogą nie mieć wielu rzeczy, ale co jak co, internety muszą mieć. Internety muszą mieć, łączność ze światem też muszą mieć, także to będzie wizytówką naszego miasta, że zawsze będzie wszędzie dobra łączność. O, proszę. Trochę mnie to będzie pewnie kosztowało, najwyżej koszty zmienimy, ale chcę, żeby w całym mieście zasięg internetu był. To jest dla mnie taki priorytet. A jeśli chodzi o stratę, no to mamy 72 tysiące miesięcznie. To jeszcze nie jest, wiecie,
To nie jest jeszcze tutaj jakaś tragedia. Handel usługami, opłaty za usługi, dotacje rządowe. Zobaczmy tutaj na koniec już jedną rzecz. Bo moi drodzy, jeżeli chcemy sobie trochę te pieniądze jakoś, wiecie, usprawnić, to możemy przecież zmniejszyć budżet chociażby na drogi. Zobaczymy, czym to zagrozi. Chociaż to nie jest też jakaś duża kwota. Łączność jest dosyć dużą kwotą, no ale to tutaj możemy spróbować, no nie wiem, też troszkę zmniejszyć i zobaczymy, jak to na cały budżet się odbije, czy to w ogóle ma aż jakiś tutaj sens. No i na koniec musimy zobaczyć jeszcze jedną rzecz, o której mówiłem, a sobie teraz przypomniałem, bo całkowicie mi to z głowy wyleciało. No właśnie, zobaczcie, już tak jesteśmy na granicy z wodą, ale to spokojnie zrobimy na początku następnego odcinka, bo dajemy radę. Czyli tym akcentem będziemy kończyli. Myślę, że to rondo śmieszne troszkę jest, śmiesznie wygląda. Tu znowu jakiś wypadek, same wypadki co chwilę robią. Ja nie wiem, jak oni jeżdżą. Co, oni jeździć nie potrafią, czy co? Jeszcze na drodze jednokierunkowej ten tutaj ciężarówką stoi. Ten jedzie w lewo, nie wiem po co, skoro to jest jednokierunkowa droga. Tu mi brakuje, słuchajcie, trafik prezydenta, żeby po prostu, wiecie, jakby kierować tym ruchem, nie? To na pewno na to czekam, mam nadzieję, że oni to wprowadzą. Obiecali producenci, że będą takie mody sprawdzonych twórców wprowadzali, więc ja na to liczę i na to czekam. Naprawdę czekam na to, moi drodzy, bo no nie ukrywam, że bardzo bym chciał, a tutaj zobaczcie, tutaj jednak oni nie chcą, więc chyba chcieli tych zwykłych domów. Nie wiem jeszcze, co to czerwone. To czerwone może znaczyć właśnie zapotrzebowanie w danym miejscu, tak bym się mógł domyślać. Może to o to, moi drodzy, też chodzi. A sru, tutaj zróbmy domki, czy oni muszą wszędzie mieć handel? Bo to raczej nie jest ruch uliczny. Raczej to też nie jest kwestia zadowolenia, bo takowe jest, bo są przecież parki. Zobaczcie, ile my parków nabudowaliśmy. No tutaj może jest troszeczkę jedno miejsce takie, widzę, gorsze. A nie, tutaj też ktoś jest nie za tak średnio. To tutaj nie tak. Niezadowoleni. O. No to już zmieniamy, moi drodzy. Zaraz będziecie zadowoleni. U mnie wszystko musi być, wiecie, na najwyższym porządku. No tutaj są średnio zadowoleni i tu gdzieś najbardziej, tylko no nie ma gdzie, bo tutaj jest to, co tu na początku park dać. Dobra, dajmy sobie tutaj park też, spoko. Nawet poznajcie moje dobre serce i w strefie przemysłowej, słuchajcie, też wam jakiś park tutaj zbuduję. Miejcie sobie, bądźcie wszyscy szczęśliwi, zadowoleni, uśmiechnięci. Dobra, to tyle, jeśli chodzi, myślę, że o ten odcinek. No to na pewno lepiej wygląda, niż wyglądało, ale nadal mi się nie podoba. Co będę robił w następnym odcinku? Myślę, że o tym przemyśle drewnianym. Chodzi mi o to, żeby osiągnąć te, odblokować te fabryki, które, te produkty, które tutaj mamy, będą mogły nam po prostu przetwarzać. Jest kilka takich. A to co to? Aha, bo ja... A widzicie, bo ja drogę zmieniłem. No to nie, no to ten maszt niech będzie tu wtedy. Okej. Okay. Dobra, bo ja drogę przestawiłem. Także będzie mi na pewno zależało na tym, żeby te fabryki odblokować, bo mamy surowce, które przetwarzamy, sprzedajemy na eksport, a jeszcze na przykład z tego będzie fabryka mebli z drewna, tak? Z kamienia tam nie pamiętam, co było. Zresztą to tutaj jest napisane, tylko tego po prostu, moi drodzy, nie widać. Zobaczcie, fabryka samochodów, tylko nie mamy metalu akurat, ale tutaj jakiś proch i pył, jakaś fabryka, czyli do właśnie tego. Nabiał, czyli zakład mleczarski, no to oczywiście będą nam krowy potrzebne, których jeszcze nie mamy. Mamy kury póki co. O, papier, czyli też z drewna. Chemikalia. One, z tego co pamiętam, z ropy chyba mają być.
O, zakład paliwa, tak? Czyli jakaś petrochemia. To akurat jakieś tam na prąd rzeczy, farmaceutyki, no ale generalnie, no i ropa, rafineria właśnie. Także widzicie, no jest bardzo dużo takich ciekawostek, których nie było w jedynce i to mi się na pewno podoba. No czy pewnie w DLC było. I ja się boję, że oni tutaj też dużo rzeczy nie dali po to, żeby dać to w DLC. Tak jak no nie ma możliwości. Nie ma możliwości na przykład tworzenia na ten moment swojej własnej mapy. Nie? A szkoda, bo bym chętnie swoją mapę stworzył, czyli na przykład tutaj jakieś tam niedogodności w terenie, które są takie średnie, bym delikatnie przerobił, bym tą mapę opublikował. No ale na ten moment się nie da. To tyle, moi drodzy. Myślę, że nie ma co tutaj już przedłużać. Co miałem zrobić, to zrobiłem. I oczywiście grę pauzuję i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć.